Mobile 990. It's all about mobile technology. Witam. Pokażę Wam dzisiaj możliwości nowej wersji systemu Windowsa 6.5. Tutaj mamy strefę czasową, wybór. Wybierzemy Warszawę. O, jest tutaj. Teraz tutaj zmiana. Wybieramy datę i mamy taką bardzo podobną do HTC Hero i HTC Sense zakładkę. W zasadzie nie różni się. Sierpień dzisiaj jest 21. Z czasem jest bardzo podobnie. Także jest nowa wersja. To jest w ogóle ROM z HTC Leo. No, zostawmy. Tak, pierwsze co zauważamy, to nowa Manila. W sumie nie nowa, tylko troszeczkę pokolorowana. Te ikonki są kolorowe. Chodzi niezbyt fajnie, ale zobacz, można zauważyć jeszcze zmiany przycisków systemowych. Są dużo większe, no i tutaj zajmują kawałek Manili. Działają tak samo. Menu Start. Większe ikonki, lepiej się przewija. Wejdźmy ustawienia ekranu Today. Możemy zauważyć, że jest to większe tutaj wybór. Zawsze było tutaj kiedyś, nawet w starszych wersjach systemu 6.5. Tutaj możemy wybrać, możemy przeskoczyć tak. I teraz następna zmiana. Tutaj zawsze był przycisk OK, a teraz on jest na dole. O, właśnie teraz widać, jest na dole. Nie trzeba już nie trzeba tak wyginać palce, tak sięgać daleko, żeby OK kliknąć, tylko jest tutaj od razu. Jest to chyba bardziej lepsze po prostu, mi się wydaje. W tym się nic nie zmieniło, dalej chodzi słabo. Wiesza się. O. Mamy jeszcze wejść w system. I jest podana wersja systemu 23030 187 megabajtów wolnego miejsca. Wersja Manili 2.5.19. Tutaj wersja ROMu Mili 6.5. I to by było wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.